Indie Bourbon. Cześć. Witajcie w LCMC na Twitch. Tak. Ci z was, którzy widzieli harmonogram na ten tydzień, na pewno nakryli się stopami. Dwa razy Elite Dangerous i dwa razy Star Citizen. Tylko dlatego, że się nie szanuje. Ale hej, oto jesteśmy. Dzisiaj Elite Dangerous. Latamy z Mike'iem. Siema Lerna na Hakerku i Cezary. I robimy różne misje powiązane z dodatkiem Odyssey. Co będzie, to będzie. Latamy na dwa statki. Ja będę latał moim ASP Explorerem. Mike będzie latał swoim statkiem. Hej, Chris Maver, Scott, witajcie. I będziemy się podejmować różnych zleceń, czy to salvage, czy to sprzątnąć jakąś bandę niewyżytych molestatorów kosmicznych króliczków. Jest co robić. Jest co robić. Po prostu jest co robić. Teraz przybliżyć się trzeba temu, co tutaj możemy zabrać w ogóle. Jakie misje. Zobaczmy ten salvage. Może... Salvage, 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 czy nie salvage? Dzisiaj ogólnie natrafiłem na bardzo wkurzający bug. Maksymalnie wkurzający bug związany z towarem na statku. Wstawiłem sobie na T9 dosyć sporo platyny ogólnie. Myślę, będę sobie spokojnie na chillu kopał tą T9 i pozbieram do pełnej ładowni platyny. Dopiero później polecę sprzedać, żeby mi się cyferki bardziej podjarały. Tak? Wsiadam w taksi, lecę do kilka systemów dalej i chcę wziąć mojego ASP Explorera. A gra mi mówi, że nie mogę wziąć ASP Explorera, ponieważ mam pełną ładownię. Ja sobie myślę, no przecież nie mam, jak? A nawet jeśli bym miał pełną ładownię, to co z tego? To co z tego? Nie? Więc musiałem wziąć po raz kolejny. Ale to jaki to jest... Jeżeli to nie jest bug, to jest kretyński design. Przekretyński, przeidiotyczny, przedurny. Po prostu przedurny. Przepraszam, możecie mieć inne zdania na ten temat? Jak najbardziej. To jest moje, ale to jest... W każdym razie, godzinę później, ale zaraz, to oni... Serio? To jest od zawsze, czyli to jest kupa lat, czyli przez tak długi czas? Czyli oni mają to w dupie? Nic z tym nie zrobią w ogóle? Nigdy? Tak już zawsze będzie? Okej. Normalnie, hakerku, możesz schować statek, który ma coś w ładowni. Tak jak w każdej innej grze, która obsługuje ładownię. Okej, okay, dobra, walić, idziemy coś wybić. To co, Mike? Exterminate charging crime, guarding crimes on brothers members? Pasuje? Zaczniemy? Na rozgrzewkę trochę mordu? Może być. Właśnie, zanim ja do kariera dojdę, panie, to rok i 6 miesięcy. Tak mi się wydaje. Okej, to ja podzielę teraz. Czemu? Czy ja tą misję mogę tylko ze statku podzielić? Chyba tak, tak? Najpierw team zrób. Aha, zapomniałem przecież, że tak. Najpierw team. Team. Dobra, to poszło. Tak, okej. Okay. No dobra, okej. Okay.
No nic, są tutaj po prostu systemy, do których muszę jakoś tak się przyzwyczaić i pamiętać, że no są, bo są i będą, bo będą. W takim razie, i że się z tym nic totalnie nie zrobi. Ja idę do mojego ASP Explorera i tyle. Mam w nim Scorpiusa, który jest świetny do rozjeżdżania piechoty naziemnej. Swoją drogą dawno nim nie latałem. Czas się też nawodnić, widzę, bo... Sucho w kosmosie. Mamy 11 dni, tak przy okazji, 11 dni do targów, do eventu Invictus Star Citizen. Mam nadzieję, że nie szykujecie portfeli. Chociaż ma tam być coś, jakiś pierdołowaty pojazd flight ready i ponoć jakiś koncept. Oczywiście, jak zawsze, tak? Jak kurde zawsze. I nie to, gdzie jest... No tutaj jest dobrze. Tutaj. Przy okazji mamy tutaj strefę konfliktu. Myślę, że do strefy konfliktu też sobie dzisiaj wskoczymy. Dawno tego nie robiłem. Aha. Oczywiście, że musiał soft wypierdzielić, nie? Klasyk. No, że jestem zbyt leniwy, żeby zmienić ten soft, to cierpię. W Aspect Explorer teraz muszę się rzucić na inżynierkę. Bo mam tutaj już wszystko, co mogłem zupgrade'ować, tak czy inaczej. Więc pozostaje mi inżynierka. No wiem, hakerku, no ja współczuję bardzo, się nie dziwię oczywiście. Ja sam bym się zdenerwował do poziomu eksplozji termonuklearnej. No. Ale no, mam nadzieję, że ogarną temat, zgłosisz to na gwarancję. Ogarną ci ten temat. I będzie git. No, co prawda strata czasu i nerwów, ale no. No to zajebiście. No to zajebiście, no. 30 dni, chyba ich popierdzieliło. Wiesz co, powiem tobie szczerze, ja już bym wolał kupić nowy zasilacz. Wiem, że to tak burżuazyjnie brzmi. Krzyzi Bobo siema! Witaj! Zdrówko! Albo nie wiem, jakiś używany? Coś takiego? Może... Czy to też ryzyko kupić używany zasilacz, no? Lepiej mieć dwa sprawne w domu, jeden w szafie, no, zapas. Też fakt. Już zamówiłeś? I dobrze, no. Czekać na tydzień. A widzisz, oddadzą ci tamten, dajmy na to. Zasilacz. To zawsze będziesz miał jakiegoś awaryjniaka. Ewentualnie, teoretycznie, jeżeli orzeką o wadzie fabrycznej, tak, czyli liczę, że błąd nie z twojej winy, możesz też ewentualnie domagać się zwrotu pieniędzy, prawda? Za to. Znaczy, tak mam nadzieję, że to tak działa w Polsce, bo szczerze to ja nie mam pojęcia. No tutaj w Anglii jest to troszkę tak bardziej przychylne klientowi, bo jeżeli mi się zepsuje jakiś komponent, no to i dalej podlega gwarancji, ten komponent oczywiście, to idę z tym po prostu do miejsca zakupu, mówię, że nie działa, że jest zepsute i że no albo zwrot kasy, albo replacement i jest wydawany na miejscu, oni się nie patyczkują z tym po prostu.
że już nie pamiętam, jak to działa w Polsce, niestety. Ja miałem kiedyś takie IO, które padło. Przestrzelę. Lul. Pompka przestała działać, nie? No, no. Po 14 dniach dostałem zwrot kasy, nie? A to było Corsera przypadkiem? Nie, nie, nie. Było? Bo niektórzy producenci mają tak napisane wręcz w kartach gwarancyjnych, czasem też na stronkach jest, żeby się nie zgłaszać do sprzedawcy, tylko bezpośrednio do nich. I Corser tak miał swojego czasu. Nie wiem, czy dalej tak mają napisane, ale miał swojego czasu. No, żeby ja tak bezpośrednio do nich wydarzyć. No, no, no. No oczywiście, że poleci do producenta, bo przecież sklep nie chce podnieść żadnych kosztów w związku z tym, tak? Gdyby to był jakiś taki bardziej prominentny sklep, szczerze tobie powiem, to oni by pokryli koszty tej części dla ciebie, tak samo jak robią w zasadzie tutaj w Anglii, może dlatego tak to szybko działa. Pokryliby po prostu koszty wymiany tej części dla ciebie, albo daliby kasę tobie ze swojej własnej sklepowej kieszeni, a oni by się użarali z producentem na swój rachunek już wtedy, nie? Ja myślę, że tak, jeżeli chodzi o dobrą obsługę konsumenta, to tak powinno być, szczerze mówiąc, bo czekać miesiąc czy ponad, no to jest po prostu absurd, to jest dosłownie absurd. Gdybyś sobie nie mógł pozwolić naturalnie na dodatkowy zasilacz, no to byłbyś przez 30 dni w dupie z komputerem, no. Gdzie tu logika jakakolwiek jest? Nie te czasy, cholera. To za komuny, za wódę byś szybciej załatwił. Cholera. Alien, witaj! Dokładnie, dokładnie tak. No, tylko żeby mi nie wywaliło z tego orbitalnego za szybko do glajdu. Kurde, serio? Dobra, to będę się w takim razie starał trzymać wyżej. Bo za płytko troszkę wszedłem tutaj. Chciałem powiedzieć w atmosferę, ale nie ma atmosfery. Wiesz co, nie mam pojęcia, czy to się, na pewno tutaj bardziej zaprawieni gracze odpowiedzą na czacie. Nie mam pojęcia, wiem tylko, że trzeba pamiętać, jeżeli sobie wynajmujesz NPC-a, to trzeba pamiętać, że dzielisz wtedy z NPC-em pewien procent zysków. To jest chyba do 12%, w zależności od tego, jak on jest wyspacjalizowany. Chyba ci najlepsi kosztują 12%, nie? Tak sobie myślałem, chciałem sobie na początku założyć troszkę do obrony dla mojego... dla mojej T9, a potem właśnie do mnie doszło, że nope, za dużo bym stracił. Przyjechałeś. O, to ciekawie, dzięki Lernan. Shit, a ja w Mavericku jestem. A dobra, nie będzie. Pozbierasz więcej. Zgadza się.
activated. Shield deactivated. Mówisz? Czemuż to tak? Lernan, czemu tak mówisz? Kurde, większy ten twój statek niż myślałem. To jest Pythonik do kopania, no. do wszystkiego. Zdrowie. Dobra, wytępić 20 typa. Nakamura, witaj! Już strzelają snajperkami. Na środku jest ich sporo. No a i widzę, idą w naszą stronę już. Blisko. Trzeba chyba do nich wyjść, coś mi się wydaje. Byle nie za blisko. Te plazmówki są fajne i w ogóle, ale właśnie to mnie od nich odtrąca, żeby je kupić. Że te kule lecą jak takie bardziej zboczone piłeczki ping-pongowe, nie? A broń laserowa albo balistyczna, bum, szakalaka nie ma, odstrzeliłem mu ptaka. Że właśnie plazmą można ściągać i pancerz, i tarczę. Więc taka jest wielka zaleta plazmy. Cześć, bo tu jeszcze można jakiegoś dziada zeskanować, jeżeli ma dobre ID. Są jedynki, kurde. Połowę mamy wyciętą przynajmniej, a jeszcze żeśmy dobrze nie weszli do tej bazy. Będę musiał gdzieś baterię podładować. Nie wiem, możemy im zawsze wyłączyć systemy podtrzymywania życia. Czy to się da tutaj to zrobić? Chodź tutaj do mnie, jest bateria chyba. Siemka, konserwator, hej! Chyba mówisz. Jest, jest. Nie wiem, czy wszedłeś do mnie. Tak, tutaj. A jest, no. Gdy nie to. Suit recharging. Suit fully charged. Dobra, ja tutaj można poszabrować sobie troszkę.
skoro się już jest. Właśnie to otwieranie tych szafek. Mi się podoba, tylko szkoda też, bo tu mamy ten taki zamek bardzo oczywisty. Ten zamek wygląda identycznie wszędzie, dosłownie wszędzie. A gdyby można było po prostu, nie wiem, wyciąć dziurę w tej szafce i wyjąć rzeczy, to by było naprawdę ideolo, bym powiedział. Jak ci miadziony konserwator? Jakieś dane bym jeszcze bardzo chętnie ściągał z tej miejscówy. Tutaj są. Ocieplanie. No cóż, przynajmniej teraz mamy chyba teoretycznie niezbugowane. No, a widzisz ich? No ja ich tylko na mapie widzę, że jest jeden... Dwóch widzę na mapie. Znaczy na radarze, przepraszam. Ale ja mam lepsze skanowanie w tym kombinezonie. Może dlatego. Coś takiego brzmi bardzo dobrze, Bobo. A tak, praca i ból pleców. To wiem, rozumiem. Wybacz, że jesteś Almadana, hej! Okej, już. Co, nie bierzesz tych rzeczy? Nie, to śmiecie. To barmana możesz sprzedać spokojnie. Aha, trzeci level. Bierz tutaj tą szafeczkę, coś. Wiesz co, szczerze ci powiem, to nigdy nie miałem z tym problemu, bo wystarczy, że wyszedłem ze statku na jakiejś stacji i zawsze się przynajmniej jedna trafiła. No dobra, tu się już chyba zapętlamy. No, co za dowcipny komunikat, serio? Tak, dokładnie. Okej. Wyłączę wieżyczki. Czekaj. Nie mogę wyłączyć, bo nie mam... Czekaj, muszę zeskanować jakiegoś dziada. Jest! Level trzeci! Zajebiście. Wyłączyłem wieżyczki. Klonowanie profili mi się podoba tutaj. Ściąganie danych. Nadal jeszcze troszkę jestem zagubiony z tymi komponentami wszystkimi, jakie są potrzebne do upgrade'ów i tak dalej. Dlatego też jeszcze jakoś tak nie paliłem się do... inżynierów, bo wiem, że potrzebuję więcej komponentów.
affected area. Suit fully charged. Wyszło. To są dane, nie chcesz brać? Co? Gdzie? Kurde, tutaj. Zawsze przeoczyć. No bo to przy tych konsolach, wiesz, bardzo często są te małe ekraniki właśnie. Ja już mam pełne miejsce na dane, więc... To ja nie wiem, co zbierać, wiesz? Ja wszystko biorę. Szczerze ci powiem, wszystko mam wywalone na razie. Jestem na etapie what the fuck ogólnie z tymi niektórymi rzeczami. Dane też są potrzebne do upgrade'ów, tak? Jakieś tam blueprinty i tak dalej. Mi tak to rozumiem. Dobra, mamy ile? 8 typa. Dokładnie, nie? Widzisz coś na radarze? Tę skrzynkę, a, kurwa, zamkniętą. Jeszcze nie. Tu jest w drzwiach z tej. Widzę. Czy pewnie zostali tylko ci bez tego. Bez stroju. Trochę to nie fair, bo ci cywile to tak naprawdę, jeżeli to są cywile w ogóle, to tak nie mają szans, mogliby przynajmniej eksplodować jakoś, nie? No, przy kontakcie albo coś. Kurde, i traf sobie teraz w piksel, nie? Ale to znam ze Star Citizena, więc jestem przyzwyczajony. No. Tutaj dane są, bierzesz? Już nie mam miejsca. Dobra. Bierę, bo leży. Nie wiem, co to jest, ale bierę. To jest właśnie podejście nuba w takich grach, nie? Nie wiem, co to jest, ale leży, to biorę, bo może się przyda jakimś cudem, a może nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Wygląda na to, byśmy byli jeszcze do... W takim razie, czy to jest elektrownia? No tak, to jest elektrownia, no. Można im manner zaś... O! Czy to jeszcze jest na 100%? Jest. No, walka fair jak sam skór... Szybyk, ale no, co ja poradzę. Dobra, trzech typa nam zostało. Suit fully charged. Tak.
Okej, dobra, dobra. Atmosfera budynku. Nie, może jednak nie. O, weapon schematic, pięknie. Wiem, że to jest mi potrzebne. Dobra, czyli to musi być jeszcze trzech w takim razie cywili gdzieś. No właśnie, na tym budynku, co nie byliśmy. Problem polega na określeniu budynku, w którym my jeszcze kurde nie byliśmy. Cześć, samiec. To wygląda jak coś, gdzie jeszcze nie byliśmy. Tutaj są, tutaj są. Słyszę krzyki. Tak, strzelam do ciebie, typie, to wybiegnij w moją stronę, masz rację. Jeden poszedł. Jeden został. Okej. Kici, kici, kici. Teraz sprawdzimy na terminalu w zasadzie, bo... To mi się tam... pojawią na terminalu? No ponoć można sprawdzić, gdzie kto jest na terminalu. Bobo tak mówi. Wiesz, tam jakieś epoksy jest, jak masz miejsce. Nope. Dobra, znaleźć terminal. Aha, bo mówi, że nie wie, czy gdzie pokaże, że ktoś, ale to, że ktoś żyje, to my wiemy. Że jeden typ jeszcze żyje. Musimy tylko znaleźć ten odpowiedni budynek. Szkoda, że tutaj nie ma tych takich mapek, zarysów budynków na radarze. To by mnie by to bardzo pomogło, szczerze wam powiem, w odnajdywaniu się. Lokalnie. Dobra, no, trzeba się rozdzielić i... O, chciałem strzelać, a to ty. Tak, tak, a to myślę, o coś na radarze, a to niebieskie to nie. Powinno się atakować, dobra, to znajdźmy w takim razie jakiś przeklęty terminal. I zobaczymy. Czy się da atakować, no to trzeba wrócić. Też byłoby fajnie, jakby tutaj nie było, kurde, tak zawsze ciemno. Witaj, Miki. Dronik ma jest. Lata sobie. Przyjemny lokalny dronik. Widzę. Widzisz? Wow! Jest! Nice! Poszło! Patrz, i widzisz, i tak jak mówione było, przeleciliśmy dwoma statkami osobnymi, nic się nie zepsuło.
Czy to są posiłki jakieś? Możliwe. No dobrze idzie ogólnie, idzie dobrze. Też można zasilanie wyłączyć i wziąć ten... Idzie dobrze, sprawnie. Rdzeńcie, jak to tam, bo to dobra, to wyłączymy, weźmiesz. Po tutaj. Muszę załadować też skafander. Jest ten kurde dildo do ładowania, już tutaj miało być. Nie widzę pewnie. Już tutaj wcisnąłem. Tak, tak, ale mi chodzi o port ładowania, wiesz? Tu na górze tutaj będzie. Tu są baterie, to możesz się bateriami naładować. Trzy sztuki. No! Idzie powolutko, ale idzie. Wyłączę latarkę, żeby zaoszczędzić zasilania. O, mogłem tu wziąć, o dziwo. A, można to zrobić teraz, mówisz, tak? Można. Dobre, widzisz, i dobry tip. Zepsuć wcześniej, żeby nie psuć później. Bardzo dobrze. Ileż tu cholera jeszcze stało? W mordy, jeszcze w połowie drogi nie jesteśmy. No dobra, ale jakby tak człowiek miał reaktor od ręki wyłączyć, to gdzie tu jakakolwiek imersja, co? A to ile to dobiec teraz do statku tylko pozostanie? W zasadzie nic innego. Nic nas tutaj nie molestuje. Wszystkie, ale gdzie tu jest zabawa? O, widzisz, tu są te drzwi. Te mam zepsuć, tak, po prostu? No, to już zepsułem. Jak tam twój poziom baterii, Mike? Wyłączyłem. Ja się chyba z tym nie zabiorę, bo nie mam chyba miejsca w plecaku, wiesz? Wszystko. Zobaczę, czy ja mam. No to wyrzuć coś. A jak to się robi? To jest dobre pytanie. No czekaj, Q. Backpack i chyba tutaj można wyrzucić. Trzy grafeny mam. Transfer? Kurwa, nie, tutaj nie można wyrzucić, ale głupie. Zobacz, czy to weźmiesz. Cholera, nie wezmę, nie ma miejsca też. Ludzie, jak tutaj powyrzucać rzeczy? Odłożyć coś, wrócę po to. No toż to jest dziwne w cholerę. Czy nie mogę wyrzucić sobie rzeczy z plecaka? No jestem w plecaku, no. I co? I tutaj nic nie jest nawet klikalne, ani nic takiego. Co ja tutaj mogę zrobić?
Mówcie mi wsadem, nie działa to. O, tak mogę. O, w mordę, jeżu. Dobra, powiem wam szczerze, że to jest zwalone. Dobra, już się nauczyłem, jak wyrzucać z plecaka rzeczy, szczerze ci powiem. Jest ciężko, ale da się. Dobra. Tak, masz miejsce? Okej, okay, dzięki. Właśnie tak mówię, wsadem, bo ja mam całkowicie zmienione... tutaj zmienioną klawiszologię, więc tak klikałem i co się dzieje? Dobrze. Może to jest jakiś inny rodzaj tego materiału? Kurde, dziwne to jest, nie rozumiem. Czyli trzeba te właściwe rzeczy wyrzucić, ale jakie to właściwe rzeczy wyrzucić? Assets, bo mówi, że assets, to trzeba coś z assets wyrzucić. O. Dobra, to już wiemy, już rozumiemy. Nauczyliśmy się, dziękuję. Ogarnięte. To też bym chciał zabrać. Nie za dużo chcesz. O. Dobra. Smażymy. Z tymi ulepszonymi rzeczami na trzecim tierze to już easy to jest wszystko. No. To prawda. Kuźwa, no tak ciemno, że statków nie widać, serio. Biegnij, Forest, biegnij! Teraz musimy wrócić na tą stację z tą jedną misją. Niech mi ktoś powie, you proszę. Right. Możecie mnie kłamać. Fox, witaj. Wielkie dzięki za raj do hosta. Bardzo bym prosił o shoutoutik dla pana Foxa. Za bycie człowiekiem dobrej jakości. Manage inventory. Sety na statek, goods na statek, data na statek, confirm, dziękuję. Wielkie dzięki, Samiec. Mówisz, że nie lubisz aż tak bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, Fox. Landing gear retracted. Hehehehe.
Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Możecie, bo tak poza tym możecie wszyscy poklepać po ramieniu, po którym chcecie zresztą, bo przeżyliście kolejny poniedziałek, prawda? To wielki sukces. Macie się czym chwalić. Jakby nie patrzysz, no ty się nie liczysz sam, jest, bo ty jesteś w burżuazyjnej mniejszości chwilowo. Czy miałeś tyle tego urlopu, że się można zmęczyć tym całym urlopem, który ty masz? A tak przy okazji sobie zostawiłeś coś na później tego urlopu? W sumie racja, Bobo, też dobre. A moja firma dalej wewnętrznie dyskutuje na temat czterodniowych tygodni pracy. Czterodniowych tygodni pracy w okresie letnim. Chyba chcą zacząć w tym roku to testować. Mam nadzieję. Kogo nazywasz ciulem w waflu spocony? Commander Mike Castiglione, witaj! No, Mike, zapierdzielasz tym pytonem dużo szybciej niż ja. Ty stojąca skarpeto. Kurde, że a wejść do biura to bym musiał jechać do Londynu, a wiesz jaki to jest wysiłek psychiczny? Kurde, ja odkąd pracuję w tej firmie, ja w biurze nie byłem. Fizycznie tych osób nie znam nawet, z którymi pracuję. Dla mnie to są takie istnienia wirtualne wszystko, wiesz, widzę na kamerze każdego dnia masę ludzi, rozmawiam z tymi ludźmi, no muszę, czy chcę, czy nie chcę, ale oni istnieją na ekranie i w słuchawkach. W sumie tak. No ale jak będą jakieś takie eventy, cholera, to będę jednak się musiał pokazać raz w tym biurze. Raz na jakiś czas. Waszą ekipę, Miki? Nie rozumiem. No myśmy się chyba nie poznali jakoś fizycznie, nie? Kurde, niech mi ten smart do joysticka przyjdzie, bo coś czuję, że to co mam tutaj mi nie... Chciałem powiedzieć nie zadowala, ale to mogło być niestosowne. A, nie, to nie wszystkich, nie. Fizycznie to się spotkałem w zasadzie z Foxem tylko. I to by było tyle. No i prawie na miejscu.
Ale no. Zobaczymy, co przyniesie czas. Kurde, no, nie chcą mi sponsorować lotów kontynentalnych, no to co ja poradzę. Approved for access. Proceed to landing pad 3-3. You are go for automated docking. Enjoy the ride, Commander. Ale hej, sezon grillowy się zaczyna, więc wiecie. Że niedługo zacznę ogarniać mój tarasową strefę grilla. To wiesz, to dobrze dla wszystkich akurat samiec, bo kto by tam cię chciał oglądać na żywo? Ja pierniczę. To wystarczy twój awatar czasem, albo to świadomość tego, jak ty naprawdę wyglądasz. Wiesz, to zdjęcie po prostu, co widziałem, się po prostu wryło w potylicy i tak zamykam oczy, to wystarczy tylko sobie, wiesz, przypomnę to zdjęcie i mam dosłownie taki trójwymiarowy obraz ciebie, mogę go sobie w umyśle obracać, wiesz, z każdej strony, więc... Solid contact, power down your engines. Good to have you, Commander. I teraz tak, głupia rzecz. Kolejna głupia rzecz, która jest głupia, bo jest głupia. Mogę tutaj oddać misję, jeżeli chodzi o tą misję, którą wziąłem przy małym terminalu, jak byłem na piechotę. Mogę oddać tutaj. Mogę. Jest fajnie. Oddaję tą misję, tak? Co ja chcę w zasadzie? Suit schematic. Chcę suit schematic. Ok. Oddałem tą misję. Fajnie jest. Ale ja już nie mogę wziąć tej misji. Czy mogę? Mogę, czy nie mogę? Settlement. Nie mogę. Żeby rzeczy związane z settlementami są głównie dostępne właśnie już na piechotkę. Tak, ktoś wspominał już o tym. Nie sądzę, żebym wyrobił, wiesz, jeżeli chodzi o czas, finanse. Limitowany czas urlopu, wiadomo, limitowany portfel. Poza tym, nie wiem, czułbym się tam może troszkę słabo jeszcze. Co prawda, no, jestem tutaj oczywiście nowo, że powiem, zainspirowanym fanem Elite. Ale tak, będą targi gier wideo w Londynie we wrześniu i na to się zapatruję póki co. No. A co na tych ogólnie na tym konie ma być organizowane, Mike? Jak to ma wyglądać? Bo zakładam, że masz doświadczenie z poprzednich, tak? Więc może powiesz, jak to mniej więcej wygląda. Okay, bo ten kombat się tak fajnie łączy z salvage'em. Okej. No znów jest na tych samych braci. Ja tu wszędzie widzę ich gnoić chcą. Truty lever 3. Bierzemy? Bierz, a to co to było, co wtedy? Też 3? Wiesz, że nie pamiętam? Jere. Okej, to brzmi zachęcająco w takim razie, Mike.
Jak to wygląda finansowo w zasadzie? No bo wiadomo, hotel, parking i wejściówka na ten zlot. Bo CitizenCon w tym roku w Europie nie będzie organizowany, więc to odpada dla mnie. A bo to można sobie z noclegiem, tak? Nawet wziąć. Okej, okay, to też ciekawie. Kurde, nie to chciałem. Okej, okay, poszerowane i lecimy. To samo miejsce, mi się wydaje. No mam nadzieję, że nie. Albo że przynajmniej jasno będzie. Ej, to jest dobra cena bardzo. No. Ocie, panie, to jest naprawdę dobra cena. A tutaj mamy gold, entry to the event and activities apart from none. Company tea, coffee, Saturday lunch, Saturday dinner, dinner, breakfast and hotel room. No kurde, tylko blowjoba tam brakuje w zasadzie. Nice, nice, nice. Okej. Okay. Każdy z tych progów wydaje mi się bardzo sprawiedliwy. W takim razie. Sobie człowiek pomyśli, ile za season con trzeba płacić, to... Jakbyś mógł modowi przesłać link, bardzo bym ciebie prosił. Albo mnie możesz wysłać, ewentualnie. Może też wysłać tutaj... do mojego taktycznego laptopa. Bo się nie wyświetlą normalnie. Kurde. Przeboski, witaj! Tip top. Ja dostałem cynka, że zostali, zdupcy zostali uprzedzeni, że lecimy. To im nic nie pomoże. Wow! Wow, coś tu się zacięło w wejściu, jakiś statek się zaczął w wejściu, a mój autopilot postanowił po prostu staranować ten statek. The fuck? Mogłeś przejąć kontrolę, przecież wcześniej już. Mogłem, ale byłem zapatrzony w co innego, czytałem SMS. No, co za skandal, żeby człowiek nie mógł elektronice w 100% zaufać, no. Czemu tamten typ się zatrzymał w zasadzie w tym w przejściu, to ja nie wiem. Cześć, Jack, witaj! Dzionek prawie minął. To był ciężki poniedziałek, cieszę się. I do przodu, no mam nadzieję, że u ciebie też do przodu. Jak tobie mija ten dzionek? Tak, no nie, że po tarczach daje na początek, cholera, zamiast od razu eksplodować, jak w niektórych grach, co znamy. No, oceniam tak, że jest potencjał, jest tutaj dużo kretyńskich rozwiązań, z którymi się nigdy nie zgodzę. I wiem, że żaden człowiek, który ma w sobie odrobinę zdrowego rozsądku, się nie zgodzi. Bugi to tam
To mnie akurat nie ruszają w tej grze, są związane wszystkie z kooperacją, z tego co ja doświadczyłem. Potencjał jest, według mnie mogliby upiększyć planety, ich powierzchnię, dodać jakieś tam, nie wiem, jeżeli planeta oczywiście wspiera życie, jakąś wegetację, już nie mówię o jakichś stworkach, bo to też nie ma co za dużo wymagać. Planety ziemiopodobne, zajebiście gdyby można było na nich lądować i po nich sobie chodzić czy też jeździć, ale myślę, że to może nastąpić, czemu nie? Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań osobiście. Jest to dobra gra, która dostarcza masę godzin dobrej zabawy, jak już się człowiek przebije przez interfejsy, UI i logikę tej gry, więc jest okej. Okay. Ale że co, żeby ty byś chciał jeszcze budować coś na tych planetach, panie? To już sobie w No Man's Sky pograj w takim razie. Bo w No Man's Sky tak masz. Że ci powiem, że ja bym takiej samowolki względem budowania nie chciał nawet w Star Citizen. W Star Citizen będziemy mogli sobie docelowo stawiać bazy z prefabrykatów, z modułów. Jasne, to jest w planach rozwojowych gry, ale takiego budowania typu Icarus czy podobnych gier ja osobiście nie widzę i nawet nie chcę. A dlaczego tego nie widzę i nie chcę? Bo myśląc o tym, ja widzę po prostu na horyzoncie, jak wszystko inne się pierdzieli i psuje właśnie przez to. Jak wadliwe to będzie. Więc ja podziękuję za coś takiego. W grach na mniejszą skalę, jasne, coś takiego się sprawdza. Ale w takich produkcjach to jest... To może być po prostu koszmar. Zresztą nie wyobrażam sobie wylądować na planecie tutaj i szukać drzew, żeby zbudować szałas. Orbital flight engaged. O, w mordę dałem ciała. Ej, no przecież miało być te cholerne 60 stopni, co ja... Do glajdu, co ja za szybko wszedłem w to, czy jak? Wytyfy. Serio, bo się pogubiłem teraz. Czasem mi się tak właśnie zdarzy, ja nie czaję, o co chodzi tutaj. To było królicze skoki w takim razie. W ten sposób, czyli za szybko leciałem. A ten już była po cytat, no? O wchodzeniu. Okej. Okay. Skandal hamstru, powiadam.
under attack. Co under attack? Co mi tutaj strzela? Aha, strzelają do nas tutaj. Do ciebie, do mnie nie. Shields offline. Shields offline, dude. Idę to wyłączyć. Mi zaraz rozwali. Under attack. Dobrze, się regenerują ogólnie. Ale co jest? Mogę ewentualnie pojazdem podlecieć, nie? Czy podjechać? Patrzcie, no. Masakra jakaś. Hull integrity critical. O. Shields online. No. Atakują. Strzelają do mnie. Kamienie myte, no. Dobra, spoko, Mike, ja podjadę. Spoko, spoko, bo mnie dosłownie otoczyli. No i teraz znajdź sobie, to jest jakiś krater, kurde, no to powinno dać mi wylą... O, jest, będzie. Będzie, znajdzie miejscówę sobie teraz. Już no, każdemu tutaj, no, się w gust nie trafi, jeżeli z tym chodzi. Ja uważam, że jeżeli będzie jakaś dobra promocja na Odyssey i ktoś ma cierpliwość do takich rzeczy, to jak najbardziej. Pełnej ceny bym za to nie zapłacił z całą pewnością, nie na takim etapie. Ale już udało się kupić na promo właśnie. Mothership Hull 25%, no bomba. Okej. Dobra, to lecimy. No mnie coś, chyba też coś koło tego w zasadzie jakby przeliczyć. Może delikatnie drożej, bo to w funtach. Chyba 11 funtów płaciłem, nie jestem pewien. Ja mam ogólnie wersję Steam, także... To jeden grzyb. Zaraz. Czy ja mam tutaj... Czy ja nie mam tutaj Fire Groups? Mam. Wrogie cele. Ciekawe, czy te wieżyczki też będą do pojazdu napierdzielać. Pewnie tak. Znając moje szczęście zresztą. Jogies, witaj, hej! Dobra, widzę, że mnie obróciło. Ładnie.
bo ten pojazd dużo nie wytrzyma, więc... Mogę włączyć najwyżej, ale nie chcę. Światła ładniej wyglądają. Bardziej do statku potrzebuję Night Vision, bo tak to shit, no i właśnie Mike, idę to wyłączyć ciastek, bo to walą do ciebie cały czas. Dobra, nie zgiń. Drona zdjąłem jak coś. Shit. Się zablokowałem. Dobra, tutaj chyba nie powinni do mnie strzelać, co? Nic tutaj do mnie nie strzela? Nic. Okej, okay, dobra. Ja sobie wysiądę w takim razie. Kurde, mówię, wysiądę sobie. Niech mi to UI nie znika. Okej, okay, panie, ja wysiadłem. Tutaj w miejscu, dobra, gdzie mnie nie powinno nic zniszczyć. Ale jest dużo wieżyczek tutaj i myślę, że je wręcz z ręki będę chyba wyłączał, bo... Aha, chyba się nie da nawet. Mają przycisków niestety. No. Już widzę wrogie cele. To też wieżyczka jest, nie, to też jest wieżyczka, dobra. O, laser, co to napierdziela, dron. Dron, ty chuju. Wow, 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 wow. To wieżyczka? Chyba wieżyczka. Yeah. Tak, 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 wieżyczka. Shit, cholerne. Jasne, Bobo, trzymaj się, wypoczywaj. No, tutaj jest już większe wyzwanie, widzę, bo sieką te wieżyczki mocno. Dziwne, że do ciebie strzelają, a do mnie nie. No właśnie, no przecież ja nie wiem, no może ciebie nie zauważyli jeszcze. Jestem w sekcji zasilania ogólnie, widzę. I muszę sobie załadować baterię. Dobry nocy, hakerku. Trzymaj się i do następnego. Aż kurde, dobra, niech już stracę baterię swoją w takim razie. Ja wiem, że tak jest, wiem o tym, bo nie zawsze mi się chce tego szukać.
tego względu, że te też są fajne bateryki pozostawiane właśnie w ten sposób. Dobra, nie no, zasilania, czy to wyłączać teraz, czy nie, jeszcze za wcześnie, nie? Trzeba zrobić się najpierw. Ładnie, bo sobie sami pod górę zrobimy. Znów jestem w magazynie. Więc pierw się przejdę oczywiście po parterze. O! Na twarz mi się pokazał. Ale muzyka normalnie jakby mnie trzy tyranozaury goniły. Co to jest? Nie wiem, co to jest, biera. Myślałem, że coś widziałem. Ewidentnie nie. Jasne, że tak. Żeśmy musieli robić nie raz, ale jak się lata osobno, osobnymi statkami, to się rzadziej bugują rzeczy. Tak miałem najczęściej z misjami typu salvage, właśnie jak miałem z jakiejś rozbitej satelity, czy z jakiegoś wraku coś wydobyć, jakąś konkretną rzecz i ta rzecz się nie respiła po prostu i musiałem się czasem kilkakrotnie przelogowywać, aby to było możliwe. Czyli dwóch typa zostało. Przeżyję to? Mam nadzieję, że to przeżyję. Tak, przeżyłem to. Tutaj chyba Mike był, coś mi się wydaje. Tak. To był Mike już. Te bardziej unikalne macy i teraz tak, jeszcze by się przydało tutaj pościągać danych, tylko nie widziałem jeszcze panelu do danych, możliwe, że przegapiłem to po prostu. New follower! Artur Jezierski, witaj na pokładzie, wielkie dzięki za follow. Jest jeden transferzyk.
No. Z jednej strony fajnie, że to jest ten globalny inwentarz, a z drugiej strony to troszkę utrudnia sprawy czasem. Na to widzę. Nie. Nie ma co marnować nawet ucisków. O, wieżyczka do ciebie strzela, z tego co rozumiem. Jednak obudziła się chyba. Jak masz tak. A tu jest przeciwko statkom. Uff. Na szczęście przeciwko statkom, bo jakby mi to wypaliło, to bym się chyba znalazł na drugim księżycu. Aha, widzę. Dobra, bohatersko dwóch bezbronnych NPC-ów wytopiło. No i pięknie skończyliśmy. Można pozbierać co jest i tyle. Ej, dobre, dobre. Otóż zdarza się. Nie powiem, że jestem zaskoczony takimi rzeczami, bo nie jestem. Mi się co prawda jeszcze nie zdarzyło, ale tylko czekam na to. No na pewno się zdarzy. Czemu to jest zaznaczone na fioletowo? Bo to jest co? Bo to są ważne rzeczy, jak na fioletowo zaznaczone? Zakładam, że tak. Że jakieś unikalne, nie wiem, cholera. A, illegal. Zapominam cały czas. Dzięki, Chris. Właśnie jest napisane, a żeby to jeszcze przeczytać, to jest już inne wyzwanie. Ale nielegalne to znaczy potrzebne, czy niepotrzebne? Co? Biorę, bo są. Mike, takie mam podejście tutaj. Biorę, bo są. Mam miejsce, żeby je ściągnąć, więc biorę. A. A, widzisz, Chris mówi, że jak jest alarm w osadzie uruchomiony, to jak ściągnie się te nielegalne, to się wtedy włączy. Na przykład. Też jest ciekawe bardzo. Ha? Kie? No. To jakaś dziwna izolatka czy coś. Point defense disabled, disabled. Dobra, wszystko wyłączone. Skoro już tutaj jestem. Kurczę, to tak jakby się zastanowić, co się bardziej opłaca robić? Bardziej się opłaca brać jednak tę misję salvage typowo, czy od razu jakiś settlement do wymordowania? Bo mi się wydaje, że tutaj dwa ptaki jednym kamieniem można urąbać.
No tutaj zdecydowanie. Ale na tych salvage'ach może są rzeczy też potrzebne, których nie ma tu. A możliwe, no. Wyłączyła się atmosfera, czy co? Wyłączyłem. Okay. Się potwieram, to wszystko już mam pełny ekwipunek. Ja też. A. Nie, dobra. Próbuję coś wziąć. Tam mam kawał drogi do statku, więc mi się nawet nie będzie chciało tutaj wracać, żeby te rzeczy dalej splądrować. Zwłaszcza, że zaraz coś będziemy robić dalej. W sumie możemy w konflikty teraz wskoczyć, jeżeli chcesz. W sumie konflikt już nie zdążę, niestety. Nie zdążysz, dobra, okej. Okay. Więc dla mnie to będzie tylko powrót tak naprawdę. Okej. Okay. No, mieliśmy, zakończyliśmy ją właśnie. Dobra, to ja się kieruję w stronę statku. Znaczy w stronę pojazdu tutaj. Czekaj, to jest mój statek. Gdzie jest mój kurde pojazd? Widzę. No tak, ikonka dziwna mnie zmyliła. Jest! Dobra. No tak, tutaj zaznaczę jeszcze te cele na czerwono, bo one są wyłączone, ale są ogólnie. Wow. Gdzie teraz? Tam jest mój statek. Mam przynajmniej nadzieję. Ej, no zapiernicza to ostro. Wow! Za szybko pochwaliłem. Będę się nie zatrzymać na jakiejś skale. Także ja sobie jeszcze na zamknięcie wieczorka wskoczę w jakiś konflikt przyjemny i zobaczę, ile mi się uda nabić milionów. Wow! Dude. Dachowania to jeszcze nie zaliczyłem w tym. Okay.
Dobrze, ja tutaj wsteczny muszę włączać ogólnie, profesjonalnie. Bo ja też obsługuję łazik za pomocą joysticka i przepustnicy. Więc sobie ustawiłem klawisz do odwrócenia ciągu tutaj. Akurat w tym przypadku. Mówisz? No nie wiem, czy ja się czuję tak odważny, żeby Drive Assist jeszcze wyłączać. Landing gear retracted. Under attack. Wow, i serio, co jeszcze do mnie strzela? No bez jaj, przecież wyłączyliśmy wszystko. Tatek! Serio? Okay. Charge detected. Frameshift drive charging. 4, 3, 2, 1. Engage. Dobra, lecimy oddać tą misję. Skoczę sobie w konflikt. Tak, nadal sobie nie zrobiłem porządnego przyłączania na kamerę zewnętrzną. Kiedyś to ogarnę. Tak mi się podoba ten statek, w zasadzie, że aż sobie zbieram arksy, żeby sobie go przemodelować za pomocą tych zestawów spoilerów czy innych. Statku Cobra Mark IV chyba nie można kupić w grze, co? On chyba jakiś specjalny, unikalny jest z tego, co rozumiem. Bo albo coś źle przeczytałem, albo coś źle zrozumiałem. A mi się w zasadzie... No właśnie, mi się Cobra Mark IV podoba. To pewnie jakiś ekskluzyw, tak? Dla szczególnych, że tak powiem, ludzi. Może preordery czy coś takiego. No to rozumiem, okej. Okay. No to ma sens. Bardzo ładny ten statek jest. Okej, okay. Sprawiedliwe zagranie. Żeby dało jakieś konflikty w dzień, to by było super. Znów przestrzela jak lama totalna? No, oczywiście, że tak. A to co mnie tutaj... wstawię... Co?
Viper. Aha, i mi się widzę, że już tutaj porąbały, bo miałem przecież multikanony, powinienem mieć na tym samym poziomie, ale coś mi się porąbało. Będę to musiał zaraz pozmieniać wszystko. No i 400 kredytów bounty? Wow. Wow. Absolutne wow. Czemu ja mam tak porobione, cholera? Tak to miało mieć porobione. Okej, okej. 400 kredytów. Ja piernicz, dla tych 400 kredytów to ja kapci rano nie zakładam. Cannot comply. Frameshift drive charging. Ja pierniczę, 400 kredytów. 4, 3, 2, 1, engage. Moja całe 27%, panie. Te wieżyczki mnie porobiły. No kurwa, i znowu przestrzeliłem, no nie wierzę. Ale za naprawę statku wydam chyba więcej niż zarobiłem na misji. Czy też zarobię na misji. Coś mi się wydaje. No, co jest? Teraz coś nie chciało trybić. Nie wiem, czy widziałeś, jak mnie typ dopadł i dostałem za niego 400 kredytów bounty, nie? Ładownie nic nie masz, więc to tak ciekawe, czy cię zaatakowali w ogóle. Tak, po prostu, bo mogli. Już dlatego, że nie wiem, że słabo wyglądam na skanie. Nie może być to. Patrzą osłabiony stateczek. Ale ja nim robiłem misję bounty ogólnie w Horizons, więc... Landing gear deployed. Czy sobie kurwa jaja robicie? Coś z tym autopilotami dzisiaj jest nie tak, bo właśnie we mnie jakiś statek wywalił. Coś jest nie tak. Yeah. Solid contact, power down your engines. Station facilities are at your disposal, commander. No to jaki to autopilot? To jest kurde auto... Nie wiem jak to nazwać nawet, no. Daj mi się, Mike. Nie wiem, bierę to.
Nie, lakieru nie naprawiam, nie odmalowuję. Niech będzie taki porysowany. Zobaczę, jak to będzie, jak dojdzie do 0%. Możliwe, Jack, możliwe. Może jakiś import z Japonii, wiesz, też być. Ale mówię, no nigdy mi się to nie zdarzało. Albo czekał w kolejce, aż inne statki wylecą, albo... Jakoś tak się te ścieżki nie nakładały na siebie, a tutaj, kurczę, surprise, motherfucker, kolizja. Ja kończę ciastek, więc dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego i do następnego. No, cześć. Ja tak mówiłem, ja robię konflikcik. I chyba w kimono trzeba będzie uderzyć, co? Ciężki dzień, długi dzień. Więc na dobry sen, trochę mordu. Nie tu. This system needs you to step. There are conflicts all over the system that need soldiers. Ready to gear up. No. To bierzemy jakiegoś hardzika. Nie. Nie. Ma być jakiś hardzik, mówię. Co? Kurde, UI, spadaj. No nie mówcie, że nie będzie żadnego harda. No nie, no ludzie. Buu! Czy tak dużo wymagam naprawdę? Ja tylko chciałem mieć większy poziom trudności i lepsze nagrody. Ech, no dobra, niech już będzie, że wskoczę sobie tutaj. Yo, paku, witaj! To jest losowość, prawda? Jaki jest poziom trudności tych konfliktów? Przynajmniej tak mi się wydaje. Zanim ja wejdę, ja zapomniałem przecież, ja nie mogę tak iść, jak ja idę. Zapominam, że tutaj są oczywiście loadouty różne i muszę sobie wybrać loadout bitewny. Proszę bardzo, Dominator. Większa szansa, no. No tutaj miałem trzykrotnie nasadzone w tym systemie. Trzykrotnie nasadzone hardami było. To jest pierwszy raz, kiedy się tak zdarzyło w zasadzie, że nie mam. No ale dobra, już nie mam czasu w zasadzie lawirować pomiędzy innymi systemami. Szukasz tego, tak, że masz tak na dla chillouta wieczornego przed snem. Niech będzie w takim razie mediumik. Ja wiem, może parę milionów wpadnie. Najwięcej, ile mi się udało wyciągnąć z harda, to było chyba 16 milionów kredytów. Na pewno Bobo chyba najwięcej z nas wyciągnął. Z tego, co kojarzę. No, ten statek, którym lecę, nie podoba mi się z zewnątrz, ale podoba mi się z wewnątrz. Ale jak dzisiaj dobiję 200 milionów, to będę zadowolony i myślę, że jest na to wielka szansa. Po tym jednym konflikcie. Nie, już mam cały sprzęt, mam poziomu trzeciego
Udało mi się też pozdobywać troszkę broni i, no i skafandr z modyfikacjami delikatnymi, jakimiś pierdołowatymi, więc już dużo, dużo lepiej jest. No, konflikty hard, szczególnie misje te nawet wyższego profilu już dosyć łatwo się robi. Teraz. No i powiem ci szczerze, że kosztowało mnie to sporo czasu, bo musiałem się nalatać nieźle po systemach i poszukać. Korzystałem oczywiście ze stronek, które wspomagają tutaj, ale niestety w 8 na 10 przypadkach, kiedy udałem się w tamtą lokację, to dupa, nic nie było. I najlepsze rzeczy mi się udało na outpostach dostawać. Jakichś pipidówach totalnych. Już nie do końca takie, co chciałem. Ale wszystko przede mną. W środę, bo widzimy się ponownie w środę. Będę naturalnie skakiwał do Star Citizen i tym razem w środę i w sobotę planuję latać w Star Citizen statkiem Consolidated Outlands Mustang wariant Delta. To jest taki wariant bardziej militarny, jeżeli tak można powiedzieć. A już sobie ten statek ogarnąłem nawet na potrzeby tych transmisji. I podobnie jak w przypadku Aurory, będę robić szereg misji bounty. Czy to powietrznych, czy w kosmosie, czy na Ziemi. Już teraz mogę powiedzieć, że Mustangiem się lata dużo przyjemniej niż Aurorą. Przede wszystkim w atmosferze. I jest przede wszystkim seksowniejszy. Taki bardziej męski jest Mustang. Bo Aurora to taki jakby taki brutalny tampon wygląda, jak dla mnie. Tak, bo u Foxa oczywiście też dwa razy masz, nie? Dwa razy masz. Star Citizen. Tylko że Fox w odróżnieniu do mnie ma scenariusz fabularny do swoich streamów Star Citizenowych. Także polecam naprawdę bardzo mocno. Także proszę jeszcze raz o shoutoutik dla pana Foxfire, jeżeli moderacja żyje. Jeżeli ktoś jeszcze nie zahaczył o jego kanał, zróbcie to albo. Aha, no okej. Okay. O tym tiku właśnie słyszałem, ale jak ganiałem za tymi rzeczami, to nie wiedziałem o tym tiku serwera. Ale to potwierdzę to, co napisałeś, że faktycznie na największych zadupiach znajdowałem najlepsze rzeczy. W zasadzie muszę sobie tylko jeszcze missile launcher kupić trzeciego poziomu. Tak, Fox, zrób to, bardzo bym cię prosił w takim razie. Okej, okay, bardzo bym chciał, żeby to była jasna strona. I żeby tutaj był, nie, może to śnieg jest? Może to jest śniegowa planeta? Taka troszkę zmiana otoczenia by była fajna. Nie mogę sam sobie, dobra, to ja to zrobię. Zrobiłem. Udało się. Aha, czaję. Kurde, to nie jest śnieg, to jest po prostu taki pył księżycowy. Muszę wyjść z tego sektora, polecieć gdzieś dalej po prostu, żeby to była jakaś lepsza różnorodność tych planet wizualnie przynajmniej. Że to taki kosmiczny tydzień. Dobrze. Kurde, i to potem jeszcze Invictus Fox, nie? Też będziesz Invictusował na swoim kanale? Ja na pewno. Chociaż to tam będzie wielkiego do pokazania, no.
Event będziemy robić jak porąbani. Tak, dojdę do tego inżynierowania w końcu. Na chwilę obecną nie czuję potrzeby jeszcze wewnętrznej. Okej, gdzie tutaj Valo? W Rio. Haha! Przyjmij to, Hamie! Świetnie. Czemu ja mam... Aha, bo zapomniałem, że ja mam przecież... Możesz ty. Zapomniałem, że mam tutaj karabinek jeszcze laserowy. Tak! Dokładnie, no. Ciekawe, czy znów będzie to event w stylu, że będzie można zarabiać kasę stojąc w miejscu, nic nie robiąc, nie? Zobaczymy. Dobra, bo tutaj zaraz zacznę przegrywać, jak zacznę punkty przejmować. I kill your stopy! Nie, nie da rady. To tak cię sprzątnę. O nie, delta przejmowana, ja zgapiłem i w dupę z punktami. Delta szmelta. Ja się bardzo skupiam na wybijaniu przeciwnika czasem, a za mało na przejmowanie punktów, a tutaj raczej wymagane jest mieszanie tych wspaniałych rzeczy. No właśnie, mam nadzieję tylko, że ten pancerzek będzie jakiś solidniejszy tym razem, a nie jakieś chuje moje dzikie węże, jak to było w przypadku Xenotret, nie? No by fajnie, ale... czego tutaj wymagać? Tak, 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 no jest wytrenowany bardzo, bardzo mocno, bo trochę to przyładowywanie mnie tutaj drażni, szczerze powiem. Możesz ty. Czemu żaden z tych cholernych NPC-ów nie przejmie punktów? Teraz się ruszyłeś, tak jak ja tutaj, tak? Przyleciałem. Dziadu Marmelu. Tego nie otworzę, bo nie mam Mavericka przecież. Kuźwa, z tymi granatami to ja też
Nie jestem mistrzu. Aha. Potrzebuję amunicji. Shit. Kogo tam snajperkujesz? Ding dongu. Enemy reinforcements are coming in hot. Tak, ja lubię jak te beczki czasem tak sobie wygodnie stoją w pobliżu przeciwników. Uwielbiam. Zimbaka. Co tu? Nie? Reinforcements have arrived. Przepraszam, dlaczego ja nie... Aha, musiałem podejść jeszcze bliżej w mordę. Coś te NPC śpią dzisiaj, muszę powiedzieć. To jest, mi się wydaje, tak jakby troszkę AI jakoś klękło. Zwykle to oni biegają po tych punktach, je przejmują bardziej intensywnie. No. The enemy has taken Alpha. Reinforcements are ready to deploy. No teraz jak na echo żaden nie pójdzie, to się skończy. Delta is now online. Charlie was secured. Delta jeszcze. Enemy command has called in backup. Foxtrot signal is online. Pamiętam. O! Plecy skrobiesz. Reinforcements are touching down. Shit, boy. Support od Delta. Kurde, Foxtrot, Delta. Czy jest przeciwnik? No chyba se jaja robią. Shit. Reinforcements have arrived. Alpha is now online. Bravo is online. Shield offline. Shield online. Dobra, trochę to wspomóc trzeba. Hansu. Enemy forces inbound. Reinforcements are ready to deploy. Mateusznik, siemanko. Nie, gram na zamkniętej sesji sobie na chwilę obecną. Na taką prywatną, grupową i... Ta, jasne. Za ile setek godzin ogólnie? Keep the pressure up. Delta is now online.
Nieet. Zasilanko. Deep ammunition. Delta has been captured. Dobra, no niby mam... Nie chcę powiedzieć, że mam zwycięstwo gwarantowane, bo się tak kilka razy już tutaj przejechałem, ale no wypadałoby przejąć jakiś punkcik jeszcze. Gdzie są on, po co, kiedy je trzeba? Do cholery jasnej, macie echo tutaj, przejmujcie. Z drugiej strony nie będę tutaj stał jak jakiś marmel. Tutaj jeszcze są właśnie... Gdzie ty jesteś jeszcze? Bo ty się tu kurde... Grałeś, typie. Właśnie. End of the line. Czy też typiaru? Czasem... Ja mam czasem takie wrażenie, że ja same... samych kobiecych przeciwników tutaj wytępiam. Nie wiem, czy tutaj w tym... w tym uniwersum, czy w tym wieku tylko kobiety na wojnę wysyłają? Czy to jest ta progresywność może tutaj? Jakoś pokazane. No mówię, no z tymi brońmi, jak widać, poziomu trzeciego, no to nawet na tym bardziej zaawansowanym konflikcie, tym high, tak, się czuję no dosyć komfortowo, chociaż no, przyznam, że na high uda mi się, zdarzy mi się spektakularnie umierać. Tak! Tak, zgadza się. Wow! Tak. Muszę baterię zdobyć, bo mnie... Dobra, zasilanko. No i przy okazji jest amunicja, jak przyjemnie. To są kolejne... jak przyjemnie. Kamie! Zaraz do mnie podejdą, nie? Zaraz tak. Przeładuj! Enemy support has arrived.
tym enemy support, kurde. A w sumie to niech tutaj więcej dają. Mi się sypie to mięso. Dla mnie to tylko lepiej, nie? Czy sobie jaja robicie z tym shield so fine? To było blisko. Blisko. Dobra. Zwycięstwo gwarantowane. Że mnie zginął, to by było fajnie. Okej, to brzmi faktycznie przyjemnie, Paku. Dobra, wytępić robactwo. Bravo is online. Jakie reinforcements, kurde, czy to się komunikaty zaczęły, czy mi się wydaje, bo... O, czy ten wybuch? Od własnego granatu? Mi się zdaje. Dobra, te komunikaty są chyba jakieś zbugowane, co? Nie. A zresztą nieważne. Widzę. No. Nice. Enemy force eliminated. That's a solid victory. We'll have your payment waiting at the port. Lubię ten tryb. Powiem wam, lubię ten tryb, bo jest taki, no, nie wiem, relaksujący, może nie wymaga szarych komórek tak naprawdę. Biegać od punktu do punktu, wybijać i modlić się, że NPC-y zaklikną ze swoim AI. Jest to dobra alternatywa do zysku też. Dobra, niech no wrócę taksi w takim razie na stację. Zobaczę, ile przy okazji, ile tutaj będzie zarobione. I to będzie tyle. Ale wiecie, co bym chciał od tego trybu na przykład? Jakichś bardziej zaawansowanych bitew, że na przykład jeszcze pojazdy do tego dochodzą naziemne. Chciałbym też, że tak jak na przykład jesteśmy dowożeni na miejsce i zrzucani jako desant, to jest zajebiste, to jest bardzo fajne, mi się to podoba. Tak trzeba by wejść do tego transportera jeszcze z powrotem, nie? A nie tak magicznie być transportowanym. Więc na przykład jakby jeszcze lądowały te transportery, żeby na nie wejść, to by było naprawdę mega. No mówię, no wyłapanie tak w okolicach 10 milionów, tak średnio, 10 milionów przy konfliktach klasyfikacji hard, no to nic trudnego z tego, co widzę. Także do tej pory tak, mam kopanko tę dziewiątką, gdzie mam ładownię 560 pojemności,
Tylko, że ja klasyczne tutaj kopanie preferuję. Akurat platyna i skrobię sobie asteroidy. To jest dla mnie relaks, dla mnie spory relaks. Żeby sobie tam czasem polatać, czasem jakiś pirat wpadnie pod laser i się rozpufnie. Konflikty, taki bardziej dynamiczny relaks, że tak powiem. Misje naziemne, misje do salvage'u, to tam właśnie napadanie na te settlementy, czy pozbycie się jakiegoś niewygodnego celu, też jest okej. Okay. Te targoidy jeszcze, ale na targoidy, żeby polecieć, to muszę sobie, zdaje się, lepiej statki moje ogarnąć. Tak, tak, dokładnie, dokładnie, no. No i czasem te bounty w przestrzeni bywają wkurzające, szczerze ci powiem. Czasem, no nieraz miałem tak, że mi po prostu w ostatniej chwili spierdzieli i potem musiałem się bawić w kotka i myszkę. To dla przykładu. Albo czasem znalezienie celu bywa problematyczne. Kiedy ja się bounty chciałem zająć w niedzielę. W niedzielę sobie chcę polatać Fer de Lance i porobić właśnie te misje bounty. Tutaj wliczając skanowanie terminali, odnajdywanie celu, bo tego mało robiłem, a chciałbym się mocniejszy w tym poczuć. A właśnie, miałem zobaczyć of mordy, ale mało. Czyli czasowo się w ogóle mnie nie opłaca robić konfliktów medium. W ogóle, to jest, są niecałe 3 miliony, to jest bleh. Kurde, jak mi nie wpadnie te 200 milionów, to będę płakał. A konflikt z oprzeszeniem, a przepraszam. Aha, czyli pomyliłem troszkę. Dobra, konflikt zon w przestrzeni jeszcze nie robiłem. A, bo czekaj. O, to jest to, prawda? Tak? To znaczy low intensity. Konflikt zon. Czaję. Cholera, nie robiłem tego. Czemu ja tego jeszcze nie robiłem? Trzeba będzie to porobić. Leutier, to widziałem, no. Muszę sobie troszkę uzbrojenie na moim Fer de Lance przerobić zresztą, bo mam troszkę za dużo laserów mu tam napakowałem. A myślę, że bardziej pójdę, że tam też zostawię jakieś lasery, żeby ściągać tarcze, a zamocuję więcej broni balistycznej. Na ASP Explorer mi się to ekstremalnie dobrze sprawdza, takie rozwiązanie jak sobie założyłem. Zobaczę, czy teraz AI znów coś przywali, czy nie, czy będzie szczęście i fajne, pomyślne, miękkie lądowanie. Sobie tutaj wypatrywałem jakąś ofiarę rajda, ale nie ma. Dosłownie, wszyscy poszli spać. I dobrze, my też pójdziemy spać. Tutaj Mike, dopiero twoją wiadomość w zasadzie zobaczyłem. Ja sobie, dziękuję bardzo, poczytam o tym Lawekonie. Jeżeli jeszcze nie uciekłeś, to dziękuję ci bardzo. Za to. A, rozumiem. Tak, tak. Ja pamiętam, że jak wbiłem piratów, to ja w zasadzie
najprostszym... tak, wiem, że pytałeś. Zbierałem to najprostszym sposobem, czyli otwierałem po prostu cargo scoop i manualnie zbierałem te rzeczy, ale faktycznie ciekawe rzeczy się znajdowało. Nie, wiesz, nie wydaje mi się, że pojadę. Sobie poczytam o tym, ale nie wydaje mi się, że pojadę jednak. Na ten, przynajmniej nie w tym roku. Czy to jest za każdym razem organizowane w UK? Czy to oscylują pomiędzy różnymi krajami? Może w ten sposób. Bo czemu nie w przyszłym roku? Znaczy, to które będzie? A, tylko w UK. Ej, to spoko, dobra. To w takim razie będę na to patrzył przychylnie w przyszłym roku. Jak się już z grą bardziej ogarnę. Tutaj wdrożę w to wszystko. Daj mnie kasę za konflikt. Think you've got what it takes to beat the enemy? You ready to see some action, soldier? Earned in blood and paid for in full. Mało. O, w morfa 200 tysięcy, niecałe 200 tysięcy zabrakło. Hey, I've been mining for a long time, but I'm still learning new tricks every day. No cóż. Ale zanim tutaj wskoczę w niedzielę, to będę miał prawie 400 milionów na koncie, a może i nawet pół miliarda, więc będzie git. No nic, idę tutaj sobie spocząć w barze. Okej. Dla mnie to pasuje. Muzyczka borowa mi się bardzo podoba w Elite i nadal czekam, aż będzie jakiś do zakupienia albumik muzyczki barowej z Elite Dangerous. Ale nawet na YouTubie tego nie mogłem znaleźć, ani nic takiego, więc zastanawiam się. No nic, Luiska, bardzo wam dziękuję. Do następnego. Widzimy się w środę w Star Citizen, w sobotę przy Star Citizen i w niedzielę znów w Elite Dangerous. W każdy poniedziałek mam zresztą zamiar z Elite Dangerous streamować, chyba że wskoczy coś krytycznie ważnego w moim życiu pod względem gier i nie. Trzymajcie się, wszystkiego co najlepsze, zdrówka i wasze zdrowie. Do następnego.